Jaka jest różnica pomiędzy informacją, a daną osobową? Bardzo ciekawe pytanie. Informacja, patrząc na to z punktu widzenia językowego, to z łaciny informatio, przedstawienie wizerunek, albo informare, czyli kształtować, przedstawiać. Natomiast dane z łaciny datum, to zbiory wartości, które przekazują informację, opisują ilość, jakość, Fakt, inne znaczenie lub inne symbole, które mogą być dalej interpretowane i przetwarzane. Natomiast wielu autorów zajęło się definiowaniem informacji, zestawiając to pojęcie właśnie z pojęciem danych. Między innymi: informacja pochodzi z wyselekcjonowania danych, ich podsumowania i prezentacji w taki sposób, by były użyteczne dla odbiorcy. Albo informacje są produktem istotnego przetwarzania danych. Lub informacje są tym, co powstaje w wyniku pewnych działań myślowych człowieka. Obserwacja, analiza, z sukcesem zastosowanych do danych, by określić ich istotę i znaczenie. Informacje to również dane przetworzone tak, by miały znaczenie dla decydenta w konkretnej sytuacji decyzyjnej. Informacje to również dane, które zostały ukształtowane lub uformowane przez człowieka w istotną i użyteczną postać. No i Informacje pochodzą z danych, które zostały przetworzone tak, by stały się użyteczne w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu. Natomiast pamiętajmy, że z punktu widzenia naszego ukochanego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli RODO, dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej czyli osobie, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Szeroko. Czy zatem informacje podlegają ochronie? Oczywiście. Bezpieczeństwo informacji, często nazywane w skrócie Infosek, to zestaw narzędzi procedur zabezpieczeń, które szeroko chronią poufne informacje przedsiębiorstwa przed nadużyciami, nieautoryzowanym dostępem, zakłóceniami lub zniszczeniem. InfOSEC obejmuje bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe. Kontrolę dostępu oraz cyberbezpieczeństwo, ostatnio tak modne. Często obejmują one technologie takie jak brokerzy zabezpieczeń dostępu do chmury, narzędzia do rozwiązywania problemów, wykrywanie punktów końcowych i reagowań oraz testowanie zabezpieczeń dla metodyki DevOps, DevSecOps. Ale tak naprawdę mówimy o trzech filarach bezpieczeństwa informacji: poufność, czyli prywatność, jako główny składnik Infosek. I organizacje powinny wdrożyć środki umożliwiające uzyskanie dostępu do informacji tylko autoryzowanym użytkownikom, uprawnionym użytkownikom. Szyfrowanie danych, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, które też ostatnio jest coraz popularniejsze, i ochrona przed utratą danych, to niektóre narzędzia, które przedsiębiorstwa mogą zastosować, aby zapewnić poufność danych. Drugi filar to integralność. Przedsiębiorstwa muszą utrzymywać integralność danych w całym ich cyklu życia. Przedsiębiorstwa o silnym poziomie bezpieczeństwa informacji będą świadome tego, jak ważne są dokładne, niezawodne dane, oraz nie będą zezwalać żadnemu nieupoważnionemu użytkownikowi na uzyskanie do nich dostępu, modyfikowanie ani ich wykorzystywanie w jakikolwiek sposób. Narzędzia takie jak uprawnienia pliku, zarządzanie tożsamościami oraz kontrolę dostępu użytkownika ułatwiają zapewnianie integralności danych. No i trzeci, Ostatni filar dostępność. Funkcja Infosek obejmuje spójne konserwowanie sprzętu fizycznego oraz regularne przeprowadzanie aktualnie systemu w celu zagwarantowania, że tylko i wyłącznie autoryzowani użytkownicy mają niezawodny, spójny dostęp do danych tylko i wyłącznie wtedy, gdy go potrzebują. Dużo, sporo, szeroko. No to co? Idziemy na kawę. Idziemy na kawę.